prawo i znowu będą latać. Bo przecież samoloty nie buduje się po to, by stały w hangarach czy na płytach lotniska, ale po to, by szykowały w przestworze. Na lotnisko mogą przylecieć, żeby zabrać pasażerów, załadować towary, zatankować paliwo, może coś naprawić czy zrobić przegląd, ale ojczyzną samolotów są przestworze. Tam jest przygoda, tam jest ją życie, tam są piękne widoki, ale również niebezpieczeństwa, turbulencje i burze. My też nie jesteśmy stworzeni po to, żeby być uziemieni w naszych portach. Jesteśmy stworzeni po to, aby się wzbijać wysoko, ku górze. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już to osiągnąłem i już stałem się doskonale. Tak pisał święty Paweł do Filipii. Ale to ja nie czynię, zapominając o tym, co za mną, wytężam siły ku temu, co przede mną. Pędzę po wyznaczonej mecie, do której wzywa mnie Bóg ku górze w Jezusie Chrystusie. Papież Benedykt XVI na rozpoczęcie roku wiary ofiarował nam wszystkim list zatytułowany Porta Fide. Podwoje wiary. Bramy wiary są zawsze dla nas otwarte. Tak ten list rozpoczął. I mówi, że każdy z nas i cały Kościół musi rozpocząć pielgrzymkę wiary. Ta pielgrzymka wiary dla każdego chrześcijanina rozpoczyna się w momencie Chrztu Świętego i trwa przez całe życie. Nie przez rok, przez kilka lat, ale pielgrzymka naszej wiary trwa przez całe życie. Po co? By osiągnąć cel zjednoczenia z Chrystusem i wiecznej szczęśliwości. Gdyby Krzysztof Kolumb nigdy nie opuścił portu w Genui, nie dokonałby swojego życiowego dzieła. Nie odkryłby Ameryki. Gdyby święty Franciszek nie odciął się w pewnym momencie od swoich rodziców, od takiej zwyczajnej, mieszczańskiej pobożności, to nie mielibyśmy dziś wielkiego, świętego i wspaniałej duchowości franciszkańskiej, pełnej pokory, radości, umiłowania całego stworzenia. Gdyby święty Ignacy nie otworzył się na światło Boże i ciągle walczył mieczem, nie odkrył nigdy, że taka największa walka, najważniejsza, toczy się w sercu człowieka. Walka między dobrem a złem w naszym życiu. To nie byłoby tych głębokich i mądrych ćwiczeń ignacjańskich, ćwiczeń duchowych. A pewnie nie mielibyśmy nowego papieża Franciszka, który jest jezuitą. Gdyby święta siostra Faustyna Kowalska nie uwierzyła, że prosta zakonnica, furtianka, ogrodniczka, kucharka może się stać powiernicą Bożego Miłosierdzia, sekretarką Boga, to nie mielibyśmy dziś tylu na ręce tego Morza Miłosierdzia, które w naszych czasach, na naszych oczach wylewa się na świat. Świat, który ten kult Bożego Miłosierdzia przyjmuje w najbardziej wrogim zakątku. Gdyby tylu odpowiedzialnych rodziców nie uwierzyło w miłość, nie otwarło się na nowe życie, to być może nikogo z nas by tutaj nie było. Co łączy wszystkich ludzi? Co łączy ludzi głębokie?
To, że wszyscy na sali potraktowali słowa Jezusa. Nie bój się. Wypłyń na głębę. To są słowa, które Jezus wypowiedział do Piotra, kiedy ten po całonocnym, bezskutecznym połowie wrócił do portu Galilei. Wypłyń na głębę. Gdyby ci wszyscy ludzie nie uwierzyli, nie odcięli tych lin sumujących okręty ich życia, to pewnie świat trwał i Kościół byłby. Ale w tym różnokolorowym bukiecie Kościoła zabrakłoby najpiękniejszych kwiatów. A co ja na to? Jakie jest moje miejsce? Co mówię? Może mówię, boję się. Boję się tych wielkich przestworzy, głębokich oceanów. Nie mam takich talentów, jak tamci ludzie. Boję się głębiny podniebnych morza. Nie nadaję się. Nie dla mnie te podniebne szlaki. A może jestem bardziej sceptyczny. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje pouczenia. Ale tutaj, w tym życiu, to ja jestem ekspertem. Masz piękne nauki, ale życie jest twarde i ja chodzę po ziemi. Ja wiem, że są burze i ja wiem, że są kryzysy. Twoje nauki nie są na dzisiejszy czas. Nie są spójne ze współczesnym myśleniem, ze współczesnymi problemami. Czy Ty możesz mnie wyrwać dzisiaj z pieca mięsnego, jak to słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu? Czy możesz mnie ocalić śmierć, ocaliłeś Zuzanę? Co oznacza ten Twój krzyż? W jaki sposób Ty możesz go pomóc unieść? A może po prostu jesteś zmęczony trudnym życiem? Jak Piotr po nocnym połowie. Mówiłeś całą noc. Ciężko pracujesz. A może harujesz nam bez wytchnienia. Na dwa etaty. Albo jeszcze jakieś dorywcze prace. Bo trzeba spłacić kredyt. Bo trzeba zarobić na dzieci. A ciągle się wydaje się pusta. Jesteś zmęczony i zrezygnowany. A jak do tego doszła choroba, czy śmierć kogoś bliskiego, to jakże myśleć o tych przestworzach, o tych głębiach oceanach? A może po prostu dałeś się złapać na płyciznę? Przyzwyczaiłeś się do takiego życia, zwyczajnego, spokojnego. I logika świata odciąga cię od tego, co głębokie, co gdzieś drga na mnie serce. Szepcze, że nauka Chrystusa jest dziś niemożliwa i niepraktyczna. Stoisz w porcie i nie wierzysz, że może być inaczej. Drodzy bracia i siostry, doświadczenie wątpliwości we wierze, niemocy, zniechęcenia, poddania się, to bardzo powszechne ludzkie doświadczenie. I nawet ci wielcy święci, o których wspomniano, inni, przeżywali podobne trudności. Nawet ci mocarze były. Ale ten kryzys wewnętrzny był dla nich niejako momentem otrząśnięcia się, przebudzenia, wyruszenia dalszych kroków. Zdali sobie sprawę, że już nie mogą tak dalej żyć połowicznie, że coś ich od środka zżera i chcą pójść za tym głosem wewnętrznym. Całe serce, całe umysły, całą duszą i wszystkimi siłami. Słyszeliśmy
przecież w Ewangelii o Abrahamie Jezus rozprawia się, rozprawia z Żydami. Abraham to ojciec wiary. Prowadził bardzo spokojne, pogodne i dobre życie. I gdyby tak przeżył, to życie by miało też swoją wielką wartość. Ale Abraham usłyszał w swoim sercu słowa Lech Lecha, tak po hebrajsku mówi. Lech Lecha to znaczy dosłownie wyjdź dla siebie samego. Wyjdź dla siebie samego. Według takiej opowieści, zanim Abraham wyszedł, to potłukł wszystkie figurki bóstw swojego ojca. Był między nimi konflikt. Abraham powiedział, że ten ojciec tak naprawdę nie wierzy w to, w tych wszystkich bogów, że on słyszał głos Boga żywego. Mamy w tej opowieści pewien taki archetyp, model konfliktów międzypokoleniowych, między dziećmi a rodzicami. Wczoraj przy okazji uroczystości świętego Józefa chwilę zatrzymaliśmy się nad autorytetem ojca, ważnym dla dzieci w młodym wieku. Ale ten stan zachwytu dzieci nad swoimi rodzicami nie trwa wiecznie. Dzieci szybko dorastają, jak mają już kilkanaście lat, to wchodzą w tak zwany okres buntu, pewnego niepewnej niepokoju. Do tego dochodzi burza hormonów i jest to bardzo trudny okres, tak dla tych młodych ludzi, jak i dla rodziców. Ci nastolatkowie też więcej widzą pewne niekonsekwencje w zachowaniu rodziców, pewną obłudę dorosłych, wyciągają to bezpardonnie, krytykują. Jest to trudny okres, ale bardzo ważny. Bardzo ważne, dlatego że młody człowiek musi nauczyć się doświadczyć i przekonać, że może zdecydować o sobie i nie zginąć. To jest okres, w którym młody człowiek uczy się odpowiedzialności, czy powinien nauczyć się odpowiedzialności za swoje wybory, za swoje czyny. I ma tego doświadczyć na swojej skórze. Oczywiście stopniowo, pod mądrym okiem rodziców, którzy już go nie trzymają tak blisko na kolanach, ale pozwalają wypłynąć trochę dalej. Może nie od razu to trzeba rzucić na głęboką wodę, żeby się nie utopił, ale nie można już go trzymać w basenie po kolanach i cieszyć się tylko, że puszcza papierowe statki. Mówi się, że są takie trzy etapy w dojrzewaniu. Ten dziecięcy, kiedy dziecko jest zachwycone rodzicami. Mamusia jest najpiękniejsza, tata jest najsilniejszy i najwspanialszy. Potem ten drugi, tego buntu nastolatków. Ci moi starsi to w ogóle nic nie rozumieją, tacy dziesięci. Co oni mówią? Nie znają się na życiu. Jak to zrobił inaczej, lepiej. No i zaczynają. Sparzą się raz, sparzą drugi. Ktoś ich oszuka, wykorzysta. Zobaczą, że to życie nie jest takie łatwe. Że te ich rozwiązania młodzieńcze nie są takie trafne. I powoli się uczą życia. Ci moi rodzice to jednak nie byli tacy głupi. Mieli dobre rozwiązania. Umieli stworzyć dom, wychowali, spracowali. Dali sobie radę w życiu. To byli mądrzy ludzie. Także jest to perspektywa dojrzewania do mądrości. Ale młody człowiek musi wyjść. Abraham też wyszedł. Największą podróż, jaką człowiek ma w życiu,
być dla siebie samego. Po to, żeby człowiek odkrył swoją wartość, poznał swoją tożsamość i niepowtarzalność. Jest taki piękny fragment w Apokalipsie Świętego Jana, kiedy Bóg mówi do Kościoła w Pergamonie: zwycięzcy dam biały kamień, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna prócz tego, kto je otrzymuje. Bóg trzyma w ręku kamień z nowym imieniem, z nowym imieniem każdego człowieka. Naszą najgłębszą tożsamość zna tylko Bóg, a my jesteśmy wezwani, by ją święte Boże poznać, odkryć to swoje prawdziwe imię. Kiedy wyruszył Abraham, to właśnie taki nosił imię. Zanim stał się Abraham, to znaczy ojcem wielu narodów, musiał przebyć długą drogę. Drogę do ziemi, którą wskazał mu Bóg, do ziemi obiecanej. Co jest moją ziemią obiecaną? Jakie jest moje powołanie, do którego Bóg mnie dzisiaj wzywa? Może trzeba zerwać jakieś grzeszne przywiązania na niepotrzebną relację, która pustoszy serce i życie. Może tą ziemią obiecaną jest współmałżonek albo współmałżonka, która przez takie czy inne historie stała się ziemią obcą. Po wielu latach wspólnego bycia zaczęliśmy się mniej rozumieć, mieszkać razem, nawet chodzić obok siebie. Może to jest ta ziemia obiecana, do której muszę dzisiaj powrócić i do tego nie wzywa Boga. Może tą ziemią obiecaną są dorastające dzieci, na których nie mam czasu, bo praca, bo obowiązki potrzeba zarobić. A może po prostu uciekam od nich pytań, bo nie chcę się skonfrontować, nie chcę podjąć trudu dojścia do tej ziemi. Może tą ziemią obiecaną jest ożywienie charyzmatu kapłańskiego, do którego też się przyzwyczailiśmy, i odkrywać ciągle na nowo głos powołania. Jeżeli jesteśmy dzisiaj tutaj w Kościele, to znaczy, że uczestniczymy w tym przedsięwzięciu. Nie zaczynamy dzisiaj od początku, ale i dzisiaj nie kończymy. Rekolekcje to trochę takie lądowanie, żeby wymienić te uszkodzone akumulatory, naładować baterie, zatankować paliwo, zrobić co trzeba, żeby te nasze Dreamlinery znowu wystartowały. Ojczyzną samolotów są przez Boże. Naszą ojczyzną jest Bóg. A zatem dzisiaj, jeśli głos Boga słyszysz, jak mówi Pismo, odepchnij tę myśl od brzegu. W takiej sytuacji życiowej, w jakim jesteś, w takim wieku, w jakim jesteś, w pracy, którą pewnie szanuje bezrobocie, które ci prawie, w rodzinie, która może przysparza trudności, a może po rozwodzie, lub kiedy zmagasz się z samotnością. Dziś do każdego Bóg mówi te słowa: nie bój się, wypłyń na górę. Co to znaczy konkretnie wypłynąć na górę? To znaczy postawić Boga w centrum swojego życia i w Jego świecie to swoje życie i swoje powołanie odczytywać. W każdym spotkaniu, doświadczeniu szukać świata Bożego. Tak mówił święty Wincenty Paolo.
celem każdej myśli, każdego słowa, każdego działania powinien być Bóg. Bierz na serio Jego słowa i czytaj je często, najczęściej jak się da. Napełnij się Bożym Duchem. Na ten rok wiary Kościół dał nam katechizm, przypomniał, że jest w nim tak silny, bardzo ważny. Zadałem już to pytanie, jeszcze raz powtórzę. Już trwa kilka miesięcy, rok wiary, jesteśmy na północy. Czy sięgnęliśmy po tych księgi, po mądrość tam zawartą? Jeśli stawiam to pytanie, to nie po to, żeby robić wyrzut sumienia, żeby się obciążyć. Ale może trzeba takie postanowienie pośrodku tego zrobić. Formacja swojego umysłu i serca to ważniejsze postanowienie, na przykład, niż jedzenie słodyczy. Lepiej niż odmówienie sobie tablicznej czekolady, przeczytać kilka myśli z katechizmu. To będzie pokarm ważniejszy. Wypłynąć na górę. Tak.
tego sanktuarium. To owoc pracy i posługi wielu pokoleń palotynów, którzy w tym naszym ołtarzewskim seminarium przyformowali i wciąż formują. Zamieszczę proszę też pozdrowienie do waszych domów, zwłaszcza do osób starszych, które nie mogły przyjść z powodu choroby, czy niedołęstwa, czy wielu obowiązków, a chciały być tu obecne. Wszyscy tworzymy tę wspólnotę wiary. A to jest nasza przyszłość i prawie znak nowego życia. Bo święta zmartwychwstania to znak, to święto nowego życia. Święta zwycięstwa życia nad śmiercią. I niech to będzie czas wielkiej radości z tych zwycięstw w naszym codziennym, w naszym życiu, w naszych trudnościach, ale również tej głębokiej radości z najważniejszego zwycięstwa. Zwycięstwa Chrystusa, który jest Panem na wieki wieków. Amen. Nasze imię, jako imię opuszczone.
Przyjaciel naszego zbawienia nie popychali. Święty Michale.